Witam z tej strony Kołpaki 18, to jest druga część lekcji moich kołpaków. Musiałem na chwilę przerwać, bo musiałem iść na obiad, więc dalej. Tu jeszcze taka kołpka. Może od tablicy najpierw. Taka tablica z Włocławka, znalazłem ją 0405A. Taka o. Ja ją położę. Czarno-biała tablica, którą kiedyś dostałem od mojego wujka. Tu jest 9-2. Tarcza do motoru marki Suzuki i jakiegoś tam jeszcze mogą być modelów. Metalowa. Też od wujka, na co zbiera dla mnie kołpaki, też dostałem. Mój ulubiony ze wszystkich kołpaków Ford Escort albo Fiesta Stara, nie wiem, tu piszę Ford. Ze złomowiska dostałem od pana. Tutaj trochę farba schodzi, to będzie lakier. Kolejny uniwersalny kołpak. I to jest kopia Volkswagena Passata. Jakby się tutaj dało znaczek Volkswagena, to byłby jak oryginał. Tutaj jak widać pęknięty tu jest i tu w tym miejscu. Mała palec. Jest jak nówka. Taki był czarny trochę, więc go wymyłem. Granit Talsten. Nie miał drutu, więc zamontowałem mu z innego starego kołpaka. Tutaj położę. Znajdziemy do tej kubki. Uniwersalny kołpak Zircon 15, co w śmietniku go znalazłem, jak wyjeżdżałem z bramy ze szkoły. To tak patrzę, że za czapami leży. I tak myślałem, że to może być kołpak od Renówki. Jak podchodzę, to taki tył wzór był od Zircona, więc podnoszę, patrzę, że to Citroen, więc nie odmówię sobie Citroena. Pęknięty tutaj, jak widać. Mocno porysowany po miejscach. Zircon 15. Ja nie chciałem akurat, gdyby był połamany, to bym go nie brał, ale jak jest z takim, to biorę. Uniwersalny, podobny, to są wszystkich marek uniwersalnych. Nero to jest 514 z drutem i zaczepami wszystkimi. Ja go też nie, w ogóle nie niszczę, tych uniwersalnych. Jakby było, może znajdę jeszcze jakieś kiedyś, co będą bardzo, bardzo połamane, więc je wtedy będę brać na do niszczenia. Opel Vectra. Opel Vauxhall 1995 rocznika został wyprodukowany. Będę miał Astro jeszcze. To jest Vectra kolejna. Vectra B. Tam jest w ładnym stanie też. Ja mam dwa takie same. Z tego od cioci dostałem, więc jej trzymam nadal. Ten nie jest uniwersalny, tylko Nissan Micra. Wziąłem znaczek sobie do kolekcji, znaczków wyjąłem. W ogóle nie jest zniszczony, aż dziwne, ale tutaj mocno, mocno porysowany. Taki. Tu pisze Nissan. Tu jest Micra. Rocznik 2003. Volkswagen Boka bez znaczka. Tu Volkswagen jest znaczek. Pająk. Nie lubię pająk. Taki sam kolekcjonerowi dałem. Tego sobie trzymam. Tego pójdę na końcu. Ford Focus. Taki
Pierwszy fort, jaki go znalazłem. On jest tutaj malowany, widać. Tutaj jest malowany, bo tutaj jest krawężnik był. Tutaj jest oryginalny lakierek. Fort. 15, tu pisze Fort też. Rocznik 2000, chyba 4 albo 5, bo tutaj tak piszą. Tutaj Fort. Tego znalazłem w lesie. Mój, to jest Forda. Ford Focus C-Max. C-Max, S-Max. Tutaj Ford. Czysty, bo myty. Nowy drut. Nie miał w ogóle. Tutaj jest zniszczony nadal. To jest drugi Ford. Tam jestem w domku moim. Zaraz, gdzieś. Kurde, zgubiłem. Tam jest ten trzeci Ford. Uniwersalny, podobny do Mercedesa. Kopia Mercedesa od Alofelgi, taka Special Edition Car Jack. Wyprodukowany w 1979. Wyprodukowany w Getmany. Może tam i... A nie, Made in Twin. Został wyprodukowany znów w tym samym kraju. Co w tamtym? Toyota Yaris, dwie takie same miałem. Jeden kolekcjonowy. Kurwa matko. Po prostu dałem koledze. Bez znaczka. Ten jest ze znaczkiem miał, ale wziąłem do kolekcji znów. I tamten był rozjechany, więc go chciałem wyrzucić. Po co dwie Toyoty? Jedną rozjechaną, więc dałem mu. Taka, o, Toyota. Wszystkie zaczepy, brudna tylko. Opel Astra, takie dziurka na wentyl. Taki porysowany tu. Tutaj jakaś plama się zrobiła. Tutaj GM. To jest też do modelu Opla Omegi. Bo widziałem na Oplu Omedze zamiast zwykłych kołpaków z takich, to były takie. To są do Astry i Opla Omegi. Podobno. Całe wszystkie zaczepy od tego jej samej cioci dostałem. Od wujka też dostałem Opla. Nie miał znaczka, bo to jest z tamtego Opla. Co wam nagrałem chyba w pierwszej części. Nie wiem dokładnie już. Tutaj poniszczony krawężnik. Przepraszam, pająk mi chodził po palcu. Nienawidzę pająków też. To jeszcze z takich dużych, takich. Matko jedyna, jak ja ich nienawidzę. Vauxhall Opel. O, tutaj są dwa małe pajączki. Jeszcze mnie chcą zaatakować, więc odkładam najszybciej jak mogę. Citroen C4. Jak coś mogę się z, nie wiem, z jakim to kolekcjonerem chciałem się wymienić z Citroenem, tym C4. Tutaj kawałek pękł. Tu jest. Chyba go sobie, nie wiem, czy zostawić, czy chcesz się nadal wymienić. Taki, o, Citroen mój piękny. Piękny Citroen, co dostałem od mojego dziadka, co znalazł. Audi 80, już bardzo, bardzo rzadki. Na mojej ulubionej ulicy, co teraz mało już tam samochodów jeździ i mało kołpaków leży. Tam kilka uniwersalnych było, ale nie brałem. No to znaczy brałem, ale zniszczyłem je. Jeszcze jak nie nagrywałem kiedyś. Tutaj znaczek Volkswagena i Audi z tej samej firmy. Peugeot 306, 307. Taki piękny, nie ma tych śrubek. Zresztą dwójkę dostałem, znalazł go. Tutaj farba odchodzi. Kuba 14. Rocznik 2003.
Kolejne BMW, czwarte, 4 BMW mam. Tułem jest najładniejszy, bo tutaj nie ma takiego zniszczonego w tamtym. Taki o. Wyprodukowany w 2012 roku? LOL? A mówią, że jest bardzo rzadki, ale jak 2002, dobra, to może też być. Tutaj kładę. I coś jeszcze fajnego. Opel Omega, przepraszam, nie Opel Omega, tylko Opel Corsa D od kolekcjonera, tutaj porysowane. Znaczek Opla, tu pęknięty. 2017 rocznik Corsa D, tutaj coś jest. O, zaraz chciałem coś wam pokażę, zaraz przyjdę do tych. Uniwersalny od mojej dziewczyny. Nadal go trzymam, chodzi, że jest niszczony też. Tym też Argo 12 cali i od mojego Opla też. A pod nim jest tablica niemiecka, takie dwie mam. Od Skody koło apteki w tym samym miejscu znalazłem, to jest logo Skody. Lampa od Vectry mojego Opla. Ramki, tablice. Tablica od kolekcjonera. Nadal się trzymam, tym razem w moim domeczku. Lampa od Audicy z migaczem oryginalna. Jakby ktoś chciał kupić, sprzedam oczywiście. Jeszcze mam tutaj lampę od... chyba od Wildy albo od Dafa. Na sprzedaż 60 zł. Volkswagen Dekiel. No i też. A jeszcze wam pokażę te kolpaki metalowe. Skania. Ze złomowiska tutaj poniszczony. Tu zniszczony. Za 14 zł go kupiłem na szerokim złomowisku. Było tutaj taki ten metalowy, ale mi się urwał, więc wziąłem go, sprzedałem też na szerokim tam około. Ona waga była też 2 kilo, więc 14 zł za tym zarobiłem. Się dziwiłem. Że takie 14, 2 kilo też sam kołpak tym metalowy ważył z tym, a tu proszę, za każdy jeden to tylko 2 kilo kosztuje, a 14 zł za te dwa. Moja piękna Scania i wielki kołpak od mojego taty, co dostałem na urodziny. Skończyłem już 14 lat z autostrady, mi pokazał, w którym miejscu, więc go sobie wziąłem, jak zaparkowaliśmy odpocząć. To jak już wyjeżdżaliśmy, to pokazał mi, że tutaj leży i go dostałem od niego na urodziny moje. Jakaś tu pajęczyna. No i cóż, to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeszcze wam tylko coś pokażę. Moje ukochane pieski też czekają. No, chodź tam. No, chodź, Kajtek. Kajta, o, idzie mój łobuziaczek kochany. O. Każdy like to jeden kochany piesek na świecie. A każdy kolejny jeden like to równa się kolejny piesek. I gdzieś tam... o, tam jest jeszcze. Tam jest jeszcze jeden pies. No i cóż, trzymajcie się, no i cześć!